był kiedyś dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę w naszym życiu pełnią dziadkowie. Obchodzony 21 stycznia Dzień Babci, a dzień później Dzień Dziadka, to tylko symboliczne święto w kalendarzu. Tak naprawdę to każdego dnia w roku dziadkowie myślą i troszczą się o swoje wnuki. A teraz wasi wnukowie postarają się, aby dziadkowie wesoło spędzili u nas czas. Zapraszamy na nieprzeciętne możliwości artystyczne waszych pociech. Wszyscy przedszolako, dzisiaj zapraszamy. Mapa pączką mówi babci i wesoło się uśmiecham. Babcia patrzy na mnie czule i na mnie z tym teraz czeka. Drogie dzieci, wnuki moje, nic, nic tego, powiem szczerze, na imprezę nie mam czasu, a poza tym dzieci moje, to za dużo z tym hałasu. W moim wieku nie wypada już tak bardzo hałasować, jedno się by trochę więcej, to wypada się zachować. Poszłam do przedszkola i tam poznałam dziadka. Niegrzecznego, niedobrego, urwi połcia i gagatka. Ja mam swoje wyjaśnienia. Zaraz wszystko już powiem, tylko mam coś do zrobienia i szybciutko do was wracam. Ty nam głowy nie zawracaj, ja pamiętam doskonale, jak to z tobą, dziadku, było. Dobrze, może jeden raz się tak zdarzyło, ale... To z miłości przecież ty, bo musicie o tym wiedzieć, że babcine te warkocze były piękne, takie długie, jednym słowem tak urocze. A to jedyny sposób, żeby dać zauważyć, bo na miłość mojej, bo nie można nic poradzić. Dziadku, dziadku, babusiaku, a więc tak to z wami było. I co dalej? Powiedz, dziadku, co się nazywa? Potem to ja w kącie stałem, no i nawet było fajnie. Nic nie trzeba było robić, więc na babcię się patrzyło, choć nie była wtedy babcia. Tylko moją koleżanką nazywaliśmy ją Manią, za to naszą Mańką. Dobiegali wszyscy chłopcy, a ja byłem najsprytniejszy. No i powiedz. Mań moja, to był wróg najfajniejszy. Oj, nie martw, lepiej powiedz, jak to dalej z nami było. Bo przedszkole par lata już niestety się skończyło. Każdy poszedł swoją stronę, powstał.
Zapuseczki też się kocham, lecz mam ludzi.